Gorące pytania telewizji w Polsce.pl. Jednym z tych gorących pytań, zwłaszcza w kampanii wyborczej, jest to dotyczące badań opinii publicznej, sondaży, badań poparcia społecznego. Czy sondaże, mówiąc wprost, kłamią, czy są narzędziem manipulacji? O to próbujemy pytać i polityków, ale ci przecież mają swoje interesy w całej tej grze. Zapytamy więc i ekspertów. W naszym studiu pan dr Artur Wróblewski, Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. A przy telefonie dr Jarosław Flis, socjolog Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. I właśnie od Krakowa może rozpoczniemy i zapytamy o to właśnie, czy należy dawać wiarę sondażom, czy należy patrzeć na te badania jako pewien wyznacznik, jako pewną wskazówkę przed wyborami, czy to jednak wyłącznie narzędzie manipulacji jednej, drugiej, trzeciej partii? No wydaje mi się, że jednak z umiarkowanym zaufaniem można na nie patrzeć, ale raczej na średnią niż na pojedyncze sondaże. No wiadomo, że partie podważają sondaże wtedy, kiedy są dla nich niekorzystne, a wtedy, kiedy są dla nich korzystne, to oczywiście zawsze mówią, że są wiarygodne. Wydaje się, że tutaj oczywiście można popełnić sporo błędów i historia sondaży to jest historia ścigania się badaczy z respondentami o to, kto lepiej się domyśli, o co chodzi drugiej stronie. No znany jest przypadek Wielkiej Brytanii, kiedy powołano specjalną komisję do badania błędów, które popełniły wszystkie sondażownie, nie doszacowując poparcia dla konserwatystów. I to jest oczywiście zastrzeżenie, które zawsze warto czynić. No niemniej jednak pewne rzeczy widać, przede wszystkim widać trendy, jeśli się popatrzy na kilka sondaży z rzędu. Oddajmy głos do studia, pan doktor Wróblewski. Panie doktorze, jak pan to czyta? Czy rzeczywiście sondażom należy wierzyć, należy dawać choćby te ograniczone zaufanie? Jest to rodzaj pewnej wskazówki, którą należy brać pod uwagę, szczególnie jeśli jesteśmy tymi strategami czy spin doktorami danej partii politycznej, czyli tymi architektami polityki. Jednak pamiętać należy, że sondaże mogą po prostu prowadzić do bardzo błędnych wniosków, jeśli tylko będziemy opierać się na tych sondażach, i należy z ograniczonym zaufaniem do nich podchodzić, bo jednak co sondażownia i jacyś sponsorzy czy lobbyści, to takie wyniki. Proszę zauważyć, że nie tylko Wielka Brytania jest przypadkiem, gdzie zupełnie te sondaże pokazały wykrzywione oblicze rzeczywistości, ale Stany Zjednoczone. I zresztą dalej, jak popatrzymy na te tak zwane progressive media, prawda, czyli te postępowe, to zobaczymy, że właściwie ten Trump ma 38,6% poparcia w społeczeństwie amerykańskim, którzy go tolerują, ludzi, którzy tolerują, a 58,6%, którzy nienawidzą. On powinien po prostu przegrać wybory. Jednak później w dzień wyborów okazuje się, że po pierwsze, część osób, która odpowiedziała w jakiś sposób, na przykład krytycznie o kandydacie, zmienia zdanie, bo na przykład tak naprawdę jak gdyby na złość chce zagłosować, albo tak naprawdę nie chce się przyznać przed znajomymi, czy w sondażu, że ma takie poglądy. No właśnie, a po drugie mamy ogromną część ludzi, którzy nie idą do wyborów. 41,8% poszło zagłosować na panią Czaputową teraz w czasie tych wyborów na Słowacji. Wielu ludzi nie idzie na wybory, 15-30% ludzi nie wie, czy pójdzie na wybory do Unii Europejskiej teraz, więc jak gdyby w ciągu przed wyborami może coś zaistnieć, nie wiem, zamach terrorystyczny albo jakaś wpadka która sprowokuje do mobilizacji i wszystko w łeb bierze, wszystkie te sondaże, które do tej pory mieliśmy. A może panowie, tu się zastanawiam głośno, problemem jest metodologia sondaży. Widzimy, że czasem te sondaże są oparte o badania telefoniczne, czasem o wywiady bezpośrednie, czasem jeszcze o pewne przewidywania, szacunki, analizę mapy województw. Panie doktorze, zwracam się do doktora Flisa. Czy należy zwracać uwagę, a jeśli tak, to które sondaże są z pana perspektywy, z pana analiz bardziej miarodajne, jeśli chodzi o wyniki wyborów? No pewnie tych w Polsce, bo koszula bliższa ciało, a i kampanię mamy do Europarlamentu. Centrum Badań Ilościowych nad Polityką, z którym ściśle współpracuję, prowadzi po każdych wyborach takie porównania i ogłasza konkurs, nagrodę w konkursie Pytia dla tej sondażowni, która była najbliższa rzeczywistego wyniku wyborów, bo oczywiście o sondażach można mówić, a w tym momencie po prostu przychodzą wybory i to rzeczywiście jest jakiś test. I tutaj wydaje się, że nie ma jakiejś wyraźnej przewagi co do którejś z
z metod. Wiadomo, że każda z nich lekko skrzywia wybory. Wiadomo, że później same sondażownie próbują jakoś wziąć poprawkę na to, żeby tego skrzywienia nie było. To im raz wychodzi lepiej, raz im wychodzi gorzej. No jest to rzeczywiście cały czas taki pościg. Wydaje się, że średnia zwykle jest lepsza niż każdy z takich sondaży z osobna. Natomiast na pewno innym problemem jest zupełnie to, czy kto ma brać pod uwagę te wyniki sondaży, dlatego że jeśli chodzi o samych wyborców, to wiadomo, że część wyborców się jakoś nakręca na to, co się dzieje, nie daje się nieść falą popularności poszczególnych ugrupowań, albo też to się dołuje, jak te notowania spadają. Natomiast jednak część wyborców jest wierna i w ogóle się tym nie przejmuje. Także to jest trochę inny problem. No, wydaje mi się, że warto też patrzeć na trendy, na to, co się dzieje w dłuższej perspektywie. Bardzo często jednak to są jakieś wahania. Czasami też trzeba bardzo uważać na media, ponieważ one po prostu przekręcają te wyniki po to, żeby one lepiej wyglądały, to znaczy, żeby stworzyły większą dramaturgię i tam patrzą na jednoprocentowe, dwuprocentowe zmiany jako coś ważnego. To są wszystko zmiany w granicach błędu. To w ogóle jest niewarte, jednoprocentowy wzrost czy spadek jest w ogóle nic nie warty z komentowania, bo jak jest wynik sondażu 35%, to znaczy, że gdzieś pomiędzy 32 a 38. To tak należy czytać. To nie jest na pewno dokładnie 35. Która przy wyborach do Parlamentu Europejskiego i myślę, że nie tylko przy tych wyborach jest czymś ważnym, jest czymś istotnym. Pytanie o to, czy partie polityczne ingerują w poszczególne badania. Oczywiście nie mówię o tych badaniach, które zostały zamówione przez jedną czy drugą redakcję, ale są takie badania, coraz częściej mam wrażenie, pojawiające się w internecie zwłaszcza, które no, pokazują wyniki oderwane od rzeczywistości. Tak było w przypadku Patryka Jakiego, który w pewnym momencie prowadził z Rafałem Trzaskowskim, ale tak też bywa czasami i w drugą stronę, badanie jedno czy drugie pokazujące, że tak naprawdę, nie wiem, Prawo i Sprawiedliwość powinno oddać władzę już za miesiąc, dwa, bo poparcie tej partii spada na łeb, na szyję. Czy politycy manipulują, a co za tym idzie, czy sondaże w związku z tym też kłamią? No, najważniejsze sondażownie w Polsce czy na świecie nie mogą sobie pozwolić na jednak przekłamanie, prawda? Ale oczywiście są tacy, którzy być może ulegną pokusie. To, co możemy robić, jak pan doktor powiedział, to jest interpretować tak bardziej liberalnie, prawda, po swojemu dany sondaż, podciągając czy obniżając poparcie dla jednych czy drugich. Co robią media, chociażby widzimy tutaj, prawda, które czasami podkręcają atmosferę wokół jakiegoś sondażu. Natomiast pamiętajmy, że jednak te sondaże generalnie są wiarygodne, z tym marginesem plus minus tego błędu, ale prawda, czy odchylenia. Ale czy nie jest pewnym problemem pojawienie się kolejnych małych czy większych instytutów, ośrodków, które brzmią poważnie w nazwie, ale kiedy wgryźć się w ich metodologię, wgryźć się w ich metodę działania, to wygląda to średnio. Dlatego mówię, że są te mniej prestiżowe, bym powiedział, które mogą w jakiś sposób pod, prawda, tego, który zamawia ten sondaż, po prostu wystarczy w jakimś miejscu konkretnym, gdzieś w miasteczku powiatowym zbadać, prawda, co ludzie sądzą, czyli jest to prawdziwy wynik, ale czy on jest reprezentatywny dla województwa, czy też dla całego kraju, to już jest znak zapytania. Natomiast generalnie trzeba ufać. Na przykład w tej chwili pojawił się sondaż na przykład dla OKO.press-u Ipsos, który pokazuje, że 52,3%, jeśli dobrze pamiętam, Polaków, to znaczy respondentów, jest za związkami partnerskimi i właściwie małżeństwami homoseksualnymi, jednopłciowymi, jednak nie za adopcją dzieci. Natomiast jak popatrzymy na polityków, na Sejm, prawda, na te instytucje, to wydaje się, że Polska jest strasznie konserwatywnym krajem. Podobnie na Słowacji wygrywa pani Czaputowa, która mówi, że chce legalizacji jednopłciowych, prawda, jest też za adopcją dzieci, wygrywa wybory, ale nie tak dawno słowacki parlament głosami na 131 posłów z T3 odrzuca na przykład deklarację stambulską, która ma chronić prawa kobiet przed pobiciem i tak dalej, i tak dalej. I taki, bo konserwatywne wartości chce chronić i model rodziny w Słowacji. Czyli widzimy, że jest czasami oderwanie właśnie polityków i tych sondaży. Sondaże wskazują na przykład w Polsce, że sytuacja jest taka nie do końca klarowna, prawda, że można potępić w czambuł na przykład tę sprawę, bo tu jest, prawda, taka atmosfera, że jednak nie ma przyzwolenia. Może jednak jest, bo
bo tak pokazuje jakiś sondaż. Z drugiej strony zrobiony dla progresywnej, prawda, gazety, czy liberalnej gazety, więc może on jest też w jakiś sposób. Ale z trzeciej tutaj, strony przez poważny instytut. Przez poważny instytut. Dlatego należy zawsze, jak mamy poważne sondażownie, poważnie do tego podchodzić, co oczywiście jest, tak jak tutaj też pan doktor zauważył, najważniejsze to, że są twarde elektoraty, które idą do wyborów, prawda, tak jak wielkie miasta idą 28-21%, mamy te frekwencje w wyborach do Parlamentu Europejskiego, co nie znaczy, że jest bardzo dużo do zmobilizowania wyborców i o to trzeba walczyć, żeby mobilizować elektoraty, a te sondażownie z powagą po prostu akceptować. Panowie, zostało nam jeszcze kilka chwil, chciałem zapytać o ten wyścig już do Parlamentu Europejskiego, te sondaże, które widzą państwo na ekranie, a to Prawo i Sprawiedliwość przed Koalicją Europejską, a to Koalicja Europejska przed Prawem i Sprawiedliwością. Panie doktorze, tutaj pytanie jeszcze do Krakowa na podsumowanie naszego tego wątku rozmowy. Czy to rzeczywiście pana zdaniem, w pana ocenie, w pana analizach wychodzi również taka walka łeb w łeb do samego końca, jeśli chodzi o wybory europejskie? Tak to wygląda, tak było widać to w wyborach samorządowych też. Tutaj jak sumować wyniki dla poszczególnych sił, to układało się to w taką wyrównaną walkę i najpewniej tak to też będzie wyglądać w tych wyborach. Natomiast rzeczywiście może się na ostatniej prostej zdarzyć coś, co przechyli tą szalę. Chociaż jeśli pamiętamy wybory sprzed 5 lat europejskie, to tam właśnie te wyniki były z dokładnością do 1%. Takie same i może się też zdarzyć tak i teraz. Warto pamiętać, że w tych wyborach nie rozstrzyga się jednak, kto będzie rządził w kraju i wtedy ta dynamika jest troszeczkę inna. Sugeruję, pan jeszcze dopytam o to, że jesienią jednak będzie trochę to wyglądało inaczej. Nie mówię o rozkład głosów, chociaż pewnie pośrednio też, ale również, że będzie inna dynamika kampanii, że będą inne tematy na tapecie, mówiąc kolokwialnie. Tematy pewnie będą takie same, no może mniej będzie o sprawach europejskich, chociaż wcale to nie jest powiedziane, że tak będzie, ale pójdzie więcej wyborców, więcej medialnych wyborców takich, którzy się doraźnie interesują polityką i oni zwykle przechylają szalę na jedną stronę na ostatniej prostej, w zależności od tego, komu idzie dobrze, kto jest na fali, a kto gdzieś potknął się po drodze i tuż przed finiszem gdzieś zaczyna się chwiać na nogach. A pana zdaniem, panie doktorze, przerwę, pana zdaniem ten efekt koalicji europejskiej, efekt zjednoczenia, o którym chętnie mówi Grzegorz Schetyna, jest czymś realnym i stałym i czymś, co pomoże, no mówiąc wprost, obalić Prawo i Sprawiedliwość jesienią tego roku? No może się tak zdarzyć, co bardzo wiele będzie zależeć od sytuacji PSL-u, jak PSL wyjdzie z tych wyborów. No i poza tym, co zrobią umiarkowani konserwatywni wyborcy, dla których wybór pomiędzy Dominikiem Tarczyńskim a Leszkiem Millerem no nie należy do najłatwiejszych. I łagodnie rzecz ujmując, pytanie, czy nie pojawi się jakieś nowe ugrupowanie, które będzie chciało się do takich wyborców odwołać. Zwykle mówić, że przed każdymi wyborami w Polsce pojawia się ugrupowanie, które nazywają sobie TUP, czyli tymczasowe ugrupowanie protestu, któremu jakoś nie leży dany kształt sceny politycznej i które przyciąga tych wyborców, którym właśnie nie odpowiada to przeciąganie liny pomiędzy dwoma największymi ugrupowaniami. No zwykle nie przesądza bezpośrednio o wyniku wyborów, ale pośrednio przesądza, bo komuś zawsze odbiera więcej. Wracamy do studia. Pan doktor Wróblewski, jak pan czyta tę ostatnią przepychankę sondażową również na polskim poletku przed wyborami europejskimi? Myślę, że to ugrupowania Zjednoczonej Prawicy, Koalicji Europejskiej idą prawie łeb w łeb. I ponieważ jest powtarzalność tych wyników sondażowych, należy uznać, że one są prawdziwe. Zresztą widzimy tak samo powtarzalność i dużą precyzję w Izraelu, gdzie w tej chwili 2, 3, 4 mandaty jest różnicy między niebiesko-białą koalicją a Likudem, konserwatystami i będą ci Haredim, czyli ci Żydzi konserwatywni, te ugrupowanie prawicowe decydować o kto wygra. Natomiast rzeczywiście takim ugrupowaniem teraz chyba tymczasowym protestu jest ten eksperyment Biedronia, partia Wiosna. Kiedyś mieliśmy Palikoty, prawda, Nowoczesne. Pawła Kukiza, tak, co nie znaczy, że przed jesiennymi wyborami, czyli krajowymi, coś się jeszcze pojawi. Natomiast rzeczywiście Koalicja Europejska może być w trudniejszej sytuacji z uwagi na tutaj Biedronia i zresztą z tego powodu chyba oni zaakceptowali, czy przyjęli, inkorporowali do siebie jako Koalicja Europejska deklarację LGBT+, Trzaskowskiego, która jest próbą mrugnięcia okiem, prawda, do tego elektoratu, który Biedroń im podbiera. Także bardzo ciekawe, wydaje mi się,
mi się, że już nowego ugrupowania nie będzie przed jesiennymi wyborami. Wiele ciekawych test, drodzy państwo, wiele ciekawych pytań, wiele gorących pytań. Dziękuję naszym rozmówcom, dr Jarosław Flis, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, dr Artur Wróblewski, Warszawa, Uczelnia Łazarskiego. Dziękuję pięknie panowie za wizytę w naszym studiu, za rozmowę, za poświęcony czas, a gorące pytanie dotyczące tego, czy sondaże kłamią, zadamy już za moment politykom, tym, którzy najbardziej żywo zainteresowani są wynikami nie tylko sondaży, ale również wyborów. Zostańcie państwo z telewizją w Polsce.pl.